No. Dzień dobry, dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich uczestników grupy Profilaktyka i Zdrowie na naszym kolejnym spotkaniu. Mówię dosyć głośno, na pewno nie słychać. Pan doktor Michał Początek, oczywiście jak zwykle wszyscy uczestnicy naszej grupy pana doktora znają dobrze i kochają tak samo jak ja. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie poświęcone tematyce łzy. To jest dolegliwość, tak jak mi się częsta i przykra. Wszyscy, którzy tego nie przeszli, to jeszcze mają szansę. Tak, tak. Wszystko przed nami. Bardzo prosimy, pani doktor. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiam Państwa wszystkich w nowym roku. Serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dzisiaj będę mówił o swoich własnych spostrzeżeniach na podstawie lat praktyki jako lekarz neurolog, którego najczęstszymi pacjentami są osoby dotknięte różnymi rodzajami nerwobólów. Do takich nerwobólów należy rwa kulszowa. Rwa to jest przymiotnik opisujący charakter bólu, a kulszowa dotyczy największego nerwu w ciele człowieka, mianowicie nerwu kulszowego. Jest to bardzo częsta dolegliwość, orientują się Państwo na podstawie statystyk, jak częsta. Zresztą, tak jak pani doktor zauważyła, ta dolegliwość albo już stała się Państwa osobistym udziałem kiedyś, albo niestety czeka Państwa w przyszłości. Chciałbym o tym mówić dlatego, żeby Państwo się jej nie bali. Chciałbym Państwu tę sprawę jakoś oswoić, przybliżyć. Jest to tytuł, który właściwie problem banalizuje, aczkolwiek czasami spotykamy się z ludźmi, dla których jest to dolegliwość bardzo, bardzo uciążliwa, wpływająca oczywiście na komfort życia, na możliwość pełnego z niego tego życia korzystania, możliwość pełnego korzystania z tego życia. Ale sprawa jest banalna. Musimy do tego mieć jak najbardziej racjonalne podejście, co jest niezwykle ważne w przejściu tej dolegliwości, przejściu tego schorzenia, które właściwie osobną jednostką chorobową nie jest, tylko jest zespołem pewnych dolegliwości powstałych na tle głównie zmian zwyrodnieniowych. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi Michałowi Początkowi za bardzo ciekawy, pożyteczny, jak zwykle. Dziękujemy serdecznie.